Syn Zenka Martyniuka postanowił odpowiedzieć na pytania internautów. Wśród nich nie zabrakło tych, o relacje z ojcem i o to, jak to jest być dzieckiem gwiazdora. Co powiedział Daniel? Tacie może się to nie spodobać. Od początku roku syn, króla discopolo Polo wzbudza spore zainteresowanie. A wszystko po tym, gdy media obiegła wieść, o awanturze, w jaką miał się wdać z ciężarną żoną. Interweniowała policja. Funkcjonariusze znaleźli u Daniela marihuanę i zatrzymali go za posiadanie narkotyku. Reklama jednak sam zainteresowany chyba wcale nie traktuje konopi jako czegoś bardzo złego, a już na pewno bardziej szkodliwego niż chociażby wódka. Ostatnio urządził na swoim insta-story czat z pytaniami od internautów. Jedno z nich brzmiało: Dlaczego bierzesz narkotyki? Jeśli uważasz marihuanę za narkotyk, niech tak będzie. Nikt cię do tego nie zmusza. Ja większym narkotykiem uważam na przykład alkohol. Uciął temat syn. Gwiazdora. A jak wyglądają jego relacje z ojcem? Różnie, raz lepiej, raz gorzej. On nie lubi pewnych rzeczy, które ja lubię, wyjaśnił Daniel. Inny internauta pytał z kolei o to, jak to jest mieć sławnego tatę. Jak widać, ciężko. Czasem dziwne. Rzeczy się dzieją, powiedział krótko Daniel. Ciekawe, co na to wszystko zenon, Martyniuk. Zobacz więcej materiałów.